Cześć, witam Was bardzo serdecznie w następnym audiologu, który będzie poświęcony mojemu rankingowi 6 div, które najbardziej lubię i bardzo cenię. No to tak, zacznijmy od... Będę oceniał w trzech skalach: uroda, uroda, technika i charyzma, czyli jak wchodzi w interakcję z fanami, no i w ogóle. Ok, miejsce szóste przypada Mickie James, byłej diwie WWE, którą bardzo lubię, bardzo mi się podoba jej styl walki. Choć jest małego wzrostu, to dużo pojedynków wygrała. Bardzo fajny jest jej finisher. No to tak, za urodę w skali od 1 do 10 daję jej, no powiedzmy 6, albo nie, 7. W skali w urodzie daję jej 7. Nie jest brzydka, jest taka w sam raz. W umiejętnościach, kategoria umiejętność, to daje jej 8, więc tak jak słyszycie, 8. A charyzma według mnie jest na też 8. Bardzo jest lubiana wśród fanów WWE, przeze mnie również, więc myślę, że 8 powinna wystarczyć. Ok. Miejsce 5 to Beth Phoenix. Jest w moim rankingu, bo po pierwsze jest silna, bardzo mi się podoba styl walki jej. Silna jest, wiele div nie dorównuje jej kroku, a także jak na silną kobietę ma też urodę. A trzecią rzeczą to jest, że ma korzenie polskie, z czego jestem bardzo dumny. A no to przejdźmy do oceniania. To tak, w urodzie to otrzymuje ode mnie 5, bo nie jest tak ładna jak Mickie James, więc 5 za urodę. Za charyzmę dam jej 6, bo fani polubili ją. Jak wiemy, na początku swojej kariery grała rolę heela, ale przeszła metamorfozę w face'a i dlatego ma 6. A za umiejętności ringowe to zdecydowanie 8, bo jak już powiedziałem, jest silna, ma technikę, wiele pojedynków wygrała i oby tak dalej. Ok, to miejsce 4 należy do zwycięzczyni NXT Div, Caitlyn. Bardzo ładna diva, równie silna. Dobrze sobie radzi w ringu,
Więc ona jest na czwartym miejscu w moim rankingu. To przechodzimy do oceniania. Uroda na ósemkę według mnie. Charyzma siódemka, bo bardzo ładnie wchodzi w interakcję z fanami, a umiejętności w ringu to daje jej siódemkę, bo nie jest tak doświadczona jak Beth Phoenix, ale to w przyszłości pewnie się zmieni, więc siódemka. Ok, czas na podium. Trzecia w moim rankingu div jest była diva WWE Ashley Massaro. Bardzo ładna diva, bardzo efektywne walki prowadziła podczas swojej kariery. Co by tu o niej jeszcze powiedzieć? Jak wiemy, jej finisherem jest Starstruck. Fajny finisher. Ogólnie fajna i przyjemna diva. Za urodę daje jej dziewiątkę. Dziewiątka myślę, że jest bardzo wysoko. Za charyzmę daje jej siódemkę, a za umiejętności w ringu daje jej szóstkę. Myślę, że się nie obrazi. Ok. Drugie miejsce zajmuje też była diva WWE Maryse. Maryse, bardzo ładna diva. Według mnie najładniejsza z div była. Tak samo i finisher bardzo mi się podobał, odmiana DDT. A więc tak, uroda daje jej dziesiątkę. Umiejętności w ringu daje jej siódemkę i za charyzmę daje jej szóstkę. A miejsce pierwsze przypada mojej ulubionej diwie, która ma bardzo zakorzenione korzenie rodzinne. To jest Natalia. Jak wiemy, ojcem jej jest Jim The Anvil Neidhart, który tworzył w WWF tag team z Bretem Hartem. Tworzyli Hart Foundation. Bardzo techniczna diva. Obecnie w tag teamie z Beth Phoenix. Za urodę daje jej dziewiątkę. Za umiejętności w ringu daje jej dziesiątkę. A za charyzmę daje jej ósemkę. Ok. Dzięki za słuchanie. Myślę, że Wam się podobało. Taka forma audiologu. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, komentowania, oceniania, oglądania moich innych filmów, słuchania moich innych audiologów. To było 6 moich ulubionych div. Oczywiście to jest moja opinia i nikt niech się nie obrazi. Ok, trzymajcie się.